Jest pani jedną z inicjatorek tego pomysłu. Jak to w tej chwili wygląda? Wiem, że jest petycja dostępna w internecie. Proszę coś na ten temat powiedzieć. Petycja jest w internecie. Została ona stworzona po to, żeby państwo się podpisywali i pokazali władzy, jak bardzo ważny jest cmentarz dla zwierząt w naszym mieście. I ta petycja trafi do prezydenta, tak? Tak. I czego oczekujecie? Żeby pan prezydent się z nami spotkał, porozmawiał, żeby pochylił się nad tą propozycją, zobaczył, gdzie znaleziono miejsce, które 10 lat temu zostało już zaproponowane przez pana Zenona Różyckiego. Czy jest szansa na to, żeby po prostu z nami porozmawiał?